Dzień dobry, cześć wszystkim, którzy chcą z nami rozpocząć nowy tydzień. Po majówce widzimy się z powrotem na naszych czatach na żywo. Mam ogromną nadzieję, że jesteście wszyscy wypoczęci, że macie energię na kolejne rozmowy. W tym tygodniu czeka nas ich 5, no ale za minutę właściwie, lub 2, lub 3, zależy od naszej bohaterki, czeka nas rozmowa z Wiktorią Gabor. Wiki Gabor, no to jest absolutny fenomen, wspaniała osoba, która bardzo szybko podbiła serca polskich słuchaczy, która wygrała Eurowizję Junior, która zawojowała The Voice Kids, a już za chwilę będzie naszym gościem. Czekamy na Wiktorię, która jeżeli tylko się pojawi, to pomachaj nam proszę, bardzo, bardzo będzie mi miło Cię zobaczyć. Witamy wszystkich fanów Wiktorii, wszystkich, którzy uwielbiają ją za talent, za piosenki, za osobowość. Mamy też nadzieję, że są z nami czytelnicy papierowej Wiwy, bo specjalnie dla Was przypomnienie, że w papierowej Wiwie, która czeka w kioskach, ale też na hitsalonik.pl bez wychodzenia z domu, czeka Was nowy numer Wiwy, w którym Dorota Szelongowska na okładce. W środku jeszcze więcej, więc zapraszamy do zakupów. Jeżeli macie jakieś pytania do Wiktorii, bo widzę, że jest nas coraz więcej, dzięki za wszystkie serca, naprawdę jest ich ogrom. Jeżeli macie jakieś pytanie do Wiktorii, mam świetną radę. Na pewno zadamy większość pytań, te najciekawsze, ale bardzo, bardzo proszę, żebyście zadawali je w znaku zapytania. Tutaj na dole ekranu jest taki znak zapytania, tam gromadzimy Wasze pytania i pod koniec rozmowy z Wiki na pewno będziemy je zadawać. Już zaglądam w specjalne miejsce, czy jest Wiktoria? Jest. Zacieram rączki. Tup, 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 tup. Czy uda nam się połączyć? Hejka! Hej! Hej! Wiktoria, czy mnie dobrze słychać i czy mnie dobrze widać? Tak, zawsze tak. No to ekstra. To ja Cię tylko trochę przygłaszam i rozpoczynamy. Kurczę, jest ogrom Twoich fanów. Bardzo się cieszę. Nice. Dla Ciebie te spotkania są codziennością, bo często robisz live'y? Czy jak to jest? Generalnie no... W sensie nie robię live'ów codziennie, bo też mam szkołę, którą też muszę pilnować. Ale jak mam wolny czas i jak mogę robić live'a, to chętnie robię dla fanów, bo po prostu fajnie też się z nimi rozmawia. No i live'y są po prostu fajne. No, cieszymy się, że przyjęłaś również nasze zaproszenie do live'a. Zawsze. Będzie około 30-40 minut. Jeżeli w tym czasie macie jakieś pytania do Wiktorii, to tak jak mówiłem, znak zapytania na dole ekranu i na pewno nie ominiemy tych najciekawszych. Wiki, sama zaczęłaś mówić o szkole. To jest taki, jest takim ciekawym przypadkiem, ponieważ dla wielu uczniów ten czas kwarantanny pokazuje im nową formę nauczania. A czy dobrze sobie myślę, że dla Ciebie nie jest to nic nowego, bo przecież ciągle uczysz się zdalnie, czy jednak widzisz jakieś zmiany? W sensie, generalnie muszę powiedzieć, że w sensie staram się, bo to szkoła nie jest najłatwiejsza. Ale generalnie codziennie mam materiały i jakby daję sobie radę, więc jest fajnie i dobrze. Chociaż muszę powiedzieć, że brakuje mi tej normalności takiej, że chodzenia do szkoły, widzenia się z przyjaciółmi, brakuje mi tego na maksa, ale w sensie trzeba sobie jakoś radzić. A masz takie wrażenie, że jest trochę trudniej niż zazwyczaj, czy nie? Nie wiem, no generalnie teraz dostajemy o wiele więcej materiałów, jak jesteśmy w domu, ale jest dla mnie okej, okay, w sensie i radzę sobie, więc chyba to jest najważniejsze w tym wszystkim. To jeszcze muszę z Ciebie wyciągnąć, bo mnie to zawsze bardzo ciekawi, które przedmioty sprawiają Ci jakąś trudność, a z których jesteś świetna. Myślę, że w sensie takie przedmioty, które lubię, to jest na pewno muzyka. To jest chyba banalne. A chyba ocenę celującą masz już wpisaną na początku. Plastykę lubię, w sensie jest bardzo taka wyluzowana. Co jeszcze? Biologia, geografia jest nawet taka fajna, taka bardzo interesująca, jest fajna. Myślę, że najbardziej chyba z matmy to tak, chyba wszyscy chyba z matmy są tak. Na pewnym etapie każdy przestaje lubić matmę. Tak, czy tak. To już tak mniej więcej u Ciebie. Jest, ale no, matma to nie jest chyba najfajniejszy przedmiot. Mhm. Ale jest też cudowna rzecz, ponieważ Ty poza tym, że uczysz się na kwarantannie, to też tworzysz na kwarantannie. Dokładnie. I spotykamy się też przy okazji promocji Twojego nowego singla. Tak sobie myślę, może najpierw opowiedzmy w ogóle, bo ja powiedziałem, że jest kwarantanna i że tworzymy na kwarantannie, ale Getaway powstało troszkę wcześniej, prawda? Tak, trochę wcześniej, nie pamiętam dokładnej daty, ale wiem, że to było przed epidemią, więc nam się fajnie bardzo udało. No i tak, to było pamiętasz, przed. Pamiętasz, jak usłyszałaś pierwszy raz w ogóle melodię? Tak, w ogóle było tak fajnie, ponieważ producent, który napisał tą piosenkę, też pisał dla Zary Larsson. To też słychać. Współpracował. Lash Life, na przykład Lash Life.
To właśnie jest jego piosenka i muszę powiedzieć, że byłam w szoku, że w ogóle dostałam piosenkę od takiego producenta, więc to był dla mnie mega szok. A jak usłyszałam piosenkę, byłam bardzo szczęśliwa, bo ona jest po prostu taka w moich klimatach, tak na maksa, nie? Więc w sensie taka szybka i taka taneczna. Ja bardzo lubię takie kawałki słuchać i śpiewać. To jest w ogóle bardzo wspaniała rzecz, że ty jako młoda artystka, w ogóle chyba najmłodsza z całego naszego gwiazdozbioru polskiego, masz to szczęście, że od początku śpiewasz, mam wrażenie, dokładnie to, co ci w duszy i w sercu gra, bo nawet dorośli artyści często tak nie mają. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby śpiewać to, co się lubi po prostu, żeby być naturalnym i robić to, co się kocha, nie udawać kogoś sztucznego, czy robić to, co się nie lubi, bo to zawsze wychodzi dwustronnie, więc to jest takie, no to nie jest za fajne, więc ja lubię to, co lubię robić i generalnie też mam super fanów, którzy mnie w tym jak najbardziej wspierają i których serdecznie pozdrawiam. No i to jest najważniejsze dla mnie, być sobą i robić to, co kochać, w sensie, no. Wspomniałaś o naturalności, ale jestem przekonany, że choćby na przykład taniec w teledysku, który był zrealizowany w Los Angeles, nie wymaga jedynie naturalności, ale też wielu, wiele godzin pracy. Jak ty się czułaś przed kamerą tańcząc, bo byłaś tam sama? Powiem szczerze, że w ogóle nie trenowałam żadnych ruchów przed. Ja O! byłam na planie. Był tam tancerz Alek Paliński, który tańczył do Celine Dion i Jessie J, więc to był dla mnie też mega zaszczyt. I w ogóle na miejscu zrobiliśmy choreografię. 20 minut wszystko ogarnęliśmy. No i w ogóle tak jakoś szybko nam poszło z tą choreografią. Powiem szczerze, że nie było żadnych trudności. Tym bardziej, że taki tancerz tam był, że w sensie pokazywał tak, jak miało być i pokazywał dokładnie, więc bardzo szybko się nauczyłam układu. No i w ogóle przed nie tańczyłam w ogóle żadnej choreografii do Getaway. A pamiętasz, jak długo nagrywaliście ten klip? Bo wygląda jak praca na O. kilka. Nagrywaliśmy ten klip w 2 dni. Udało nam się, bo w ogóle ta kamera jest bardzo ciężka do ustawienia i trzeba tam czekać ileś tam minut, żeby on się sam ustawił, bo w ogóle kamera się sam ruszała, nie? Więc to był taki hardcore dla reżysera. Ale udało nam się wszystko w 2 dni. Też bardzo ciężko pracowaliśmy. W ogóle było bardzo zimno. Nie wiem, czy to po mnie widać na dysku, albo No bardzo właśnie, w zimno. ogóle nie. To się cieszę, ponieważ na serio było zimno i wszyscy tam marzliśmy. Ale nawet jeżeli tak, w sensie była taka atmosfera, że było zimno, pracowaliśmy ciężko nadal, ale nadal się bardzo dobrze bawiliśmy, więc to jest naprawdę fajne i w ogóle cała ekipa była bardzo fajna, więc daliśmy radę to zrobić w 2 dni. To, że się świetnie tam bawiłaś na planie, zdecydowanie widać w klipie, więc kto jeszcze nie widział, nie wiem, czy w ogóle ktoś taki jest. To zapraszam do YouTube'a, Get Away, proszę sobie wpisać, albo w ogóle jak się wpisze Vicky Gabor, to też na pewno będzie w pierwszej trójce. A muszę cię jeszcze zapytać też z czystej ciekawości, czy ta piosenka jest trudna dla ciebie do wykonania na żywo? Powiem szczerze, że tak naprawdę nie jest. W sensie ona jest dla mnie taka bardziej wyluzowana. Jest taka fajna, w sensie, nie wiem, no fajnie mi Jest, się ją ja się śpiewa. uśmiecham, Powiem, bo że. jak twoje wykonanie z jakiegoś radia, które niedawno pojawiło się na YouTubie, no to te wszystkie wokalizy i ozdobniki to naprawdę z ciebie wypływają. Jakbyś miała to po prostu we krwi, pewnie tak jest, Dziękuję ale bardzo. bardzo trudne. Generalnie nie wiem, to co śpiewam w studiu zawsze próbuję śpiewać też na żywo, ponieważ no, fani chcą tego usłuchać, więc śpiewam to, co nagrywam w studiu i tak jakoś wychodzi, w sensie nie mam trudności do tego, by śpiewać moje piosenki. Myślę, że to by było też bardzo dziwne, ponieważ w sensie ja ich śpiewam, tak? Ja nagrywam to w studiu, więc dziwnie by było, jakbym tego nie zaśpiewała na żywo, więc po prostu śpiewam to, co śpiewam, no tak jakoś wychodzi. Twoi fani też czekają na taką płytę z pełnymi, z jego pełną płytę, Longplaya, gdzie jest bardzo, bardzo dużo utworów. Czy ty nad nią pracujesz też zdalnie, czy nie jest to możliwe? Tak, ja w ogóle cały czas pracuję. I generalnie nawet jeżeli jestem w domu, to online wszystko działa. Oj, właśnie też bardzo bym chciała pozdrowić Kaję, która jest w ogóle Tak, na tym pozdrawiamy live'ie. wszystkich fanów Pozdrawiamy. was i Tak. całujemy i ściskamy. No i cały czas pracuję intensywnie. Nawet jeżeli jestem w domu, to zawsze coś tam online, czy jakieś tam, nie wiem, czy może nawet imię, czy nazwa. No w ogóle cały czas pracuję. A mnie interesuje technicznie, jak to wygląda. Czy na przykład nagrywasz wokale do telefonu, czy masz jakieś specjalne mini studio, czy w ogóle wokali musi poczekać? Muszę powiedzieć, że generalnie jest takie mini studio mojego wujka, które niedaleko mieszka i czasami jak muszę coś nagrać, to po prostu u niego szybko uciekam i nagrywam, ale na razie jestem w domu, dyktafonem wszystko nagrywam, też bardzo dużo tworzę z siostrą, no i cały czas nagrywam, no jakoś tak nagrywam, ale jakoś tak mi wychodzi.
ta praca artystki, bo tak chyba to muszę nazwać, są też występy na żywo. I mam wrażenie, że ty masz takie kurczę ogromne nieszczęście do tego, że przez koronawirusa i ramię w ramię nie mogłoby brzmieć pięknie na Fryderykach. No I teraz właśnie. poczekamy chwilę na Get Away. Czy ty masz już jakieś przecieki, kiedy może będzie możliwy pierwszy występ, kiedy wrócisz do koncertowania i czy ci tego brakuje? Jeszcze nie jestem pewna, ponieważ nie wiemy też, kiedy koronawirus się skończy, tak? Nie jest dokładna data, czy to jest po prostu inaczej, jakbyśmy wiedzieli, kiedy on by się miał skończyć, a kiedy nie, więc to jest jeszcze takie niewiadome, kiedy ruszamy z koncertami takimi na żywo, w sensie, że jest publiczność. Jeszcze dokładnie nie wiem, bo trzeba być ostrożnym. Czekamy na informacje od rządu po prostu. Tak, dokładnie. No i zobaczymy, jak to będzie. Na razie śpiewam w domu. To nie jest to samo, bo lepiej się śpiewa przed publicznością i przed kimś niż przed telefonem, bądźmy sobie tak szczerze, więc w sensie, no, zobaczymy. No, ja bardzo bym chciała już teraz wystartować, ale no niestety trzeba dbać o swoje zdrowie. To jest najważniejsze. Jasne, tak jak powiedziałaś, świetnie sobie radzisz, wykorzystujesz kwarantannę, chociaż tak, że mamy te domowe koncerty, które wybrzmiały u ciebie nie raz i nie dwa. A też tak sobie pomyślałem, że bardzo ciekawą opcją, jeżeli mogę tak powiedzieć, dzisiaj bardzo młodzieżowy czat, jest to, że Get Away jest piosenką proponowaną w wielu krajach świata do rozgłośni radiowych i tak dalej. Czy ty już znasz pierwszy odbiór, jak ta piosenka przyjmuje się w różnych krajach? W ogóle ja jestem w ogóle w szoku, że tak się w ogóle stało z tą piosenką, bo nigdy się nie spodziewałam, że ona mogła być grana w Niemczech czy gdzieś tam, więc w ogóle to jest dla mnie hit. Ale muszę powiedzieć, że na razie jest bardzo fajnie i komentarze i w ogóle wszystkie odzewy od krajów jest banalny, więc jestem bardzo w szoku. Ale jest dobrze, więc sama jakby ten odzew od krajów i od innych, I don't know, w sensie no od wszystkich tak naprawdę jest teraz bardzo fajny odzew, więc bardzo się cieszę i nie spodziewałam się tego, więc I'm really happy. Oby tak dalej. No, to jest naprawdę niesamowity przypadek, żeby tak w młodym wieku już zawojować powolutku świat. Także życzymy, żeby to trwało i trwało. Kochani moi drodzy, widzę, że jest już trzycyfrowa liczba waszych pytań, co mnie bardzo cieszy. Znaczy, w sumie mnie to nie martwi, bo zaraz będę musiał tam buszować. Ale jeżeli macie jeszcze pytania do Wiktorii, to absolutnie znak zapytania na dole ekranu. Mój palec się tam zbliża. I tam jeszcze ostatnia chwila, żeby coś napisać. Wiki, ja się zaprzestałem, żeby te rozmowy miały jakiś początek, środek i koniec, ale chyba trochę poskaczemy po tematach, bo tak wiele rzeczy mnie interesuje. Eurowizja na przykład. Powiedz mi proszę, wiele się pisało o tym, że mogłabyś też poprowadzić Eurowizję Junior 2020. Czy w ogóle były takie rozmowy? Nie, no ludzie tam dużo, bardzo dużo mówią o tym, ale nie wiem, no zobaczymy, ja Ty coś bym. usłyszałaś? Nie, no dosłyszałam jakieś tam plotki, czy może tak, czy może nie, nie, w ogóle nie jestem pewna, ale muszę powiedzieć, że bardzo bym chciała, bo to jest naprawdę super i tym bardziej, że angielski język jest mi bardzo, nie wiem, Bliski. taki tak bliski, więc fajnie było poprawić, jakby poprowadzić właśnie Eurowizję. Myślę, że czułabym się jak rybka w wodzie tak naprawdę. Na razie Eurowizja Junior stoi pod znakiem zapytania, ale miejmy nadzieję, że pod malutkim, bo jeszcze dużo czasu do zorganizowania, więc oby koronawirus nam pozwolił tę imprezę Dokładnie. zobaczyć w roku w Polsce. Muszę też się zapytać o rodziców, ponieważ jest taka informacja na Twoim koncie w opisie, że profil jest prowadzony przez rodziców. Tak. Jak w ogóle jest podział tego, jak już dostajesz jakieś propozycje, czy to najpierw idzie do rodziców, czy oni z tobą konsultują? To jest bardzo ciekawy zapis. Generalnie to jest tak, że rodzice mi pomagają, w sensie mama najbardziej pomaga mi przy prowadzeniu profilu, bo nie mam już 13 lat. Chociaż ja odpisuję do fanów i ja właśnie tam publikuję zdjęcia, ale chociaż ona mi cały czas pomaga, czy dobrze to robię, czy źle, bo zawsze jest taka, nie wiem, zawsze jest takie coś w głowie, o, może to zrobiłam źle, czy może, nie wiem, Coś że ty na mama mnie doradzi. przyjął. Więc generalnie mama mi najbardziej pomaga, chociaż generalnie tak w całości to ja prowadzę konto, ale mama, jak coś tam muszę coś zrobić, czy nie jestem pewna jak, to zawsze mama mi pomaga, czy siostra, bo nie mam już 13 lat, a Instagram jest od 13 lat, a mam 12, no. Czyli taką granicą umowną, kiedy wszystko w Twoje ręce przyjdzie, to będzie 13 rok życia. Tak, dokładnie. No to już niedługo. Jest. A czy miałaś Instagrama, zanim stałaś się popularna? Pamiętasz swój nick? Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, czy miałam, czy nie. Chyba miałam, w ogóle byłam chyba w The Voice, to założyłam konto. Nie, bardzo dużo ludzi w ogóle
na The Voice miała konto, więc bardzo chciałam też mieć konto i być jakby z nimi w temacie, więc chyba jak w ogóle byłam w The Voice, to zaczęłam mieć konto na Instagramie, ale I'm not sure. Zapytałem o to, bo pamiętam, że jak 2 tygodnie temu rozmawiałem z Roxaną Węgiel, to ona wspominała, że kurczę, miałam konto w jakimś dziwnym niku Roxanka tam 0321 i miałam tam 100 osób, które mnie obserwowały, także no, wasze dziewczyny, kariery naprawdę się rozrosły. Fajnie, że powiedziałaś o The Voice Kids, ponieważ chciałem o to zapytać. Dzisiaj sobie nawet oglądałem ten występ z Roar Katy Perry. No wokalnie cudownie, ale ja tam widziałem jeszcze takie jak jest nazwa programu, Kid, dziecko. No i właśnie, czy ty wtedy czułaś się jeszcze takim dzieckiem, w ogóle nie wiedziałaś, z czym to się je, czy już byłaś trochę gotowa W sensie, powiem tak, ja nadal się czuję jako dziecko. Generalnie tam byłam bardzo zestresowana i nie wiem, czy to chyba widać. W sensie ja to czułam i w ogóle to był mój pierwszy raz na scenie, więc byłam taka nowa do tego, do wszystkiego, nawet do mikrofonu czy do publiczności. Przeważnie zawsze śpiewałam w domu do mikrofona, ale to nie było to samo, więc to było dla mnie nowość i muszę powiedzieć, że się bardzo mega stresowałam. Ale no nie wiem, nadal się czuję jako takie dziecko, w sensie... Ale wiesz, też chodzi o taką świadomość na scenie, bo na przykład jak już występowałaś potem w finale Kidsa, mm-hmm. następnej edycji jako gość, jako gwiazda, to na przykład ruch na scenie, naprawdę wszystko wyglądało no, na tak. Tak. W sensie nauczyłam się tego tak naprawdę, jak byłam w The Voice Kids, to mi bardzo dużo dało. Dużo nowego doświadczenia i w ogóle wszystkiego, bo tak naprawdę przed The Voice'em nie wiedziałam, jak stanąć na scenie, bądź być odważnym i nie wiedziałam w ogóle, na czym to polega. Jak mam wejść na scenę, jak mam schodzić, czy mam powiedzieć papa, czy po prostu zejść. Tak. Nie wiem, no byłam do tego nowa, The Voice Kids pokazał mi, jak się to robi i to były dla mnie takie pierwsze kroki. A teraz to w sensie nadal się uczę, ale już lepiej mi to wychodzi, więc czasami zdarzają się tam jakieś wypadki czy wpadki, czy... no to się zdarza, nie wszyscy są, w sensie nikt nie jest idealny, więc no nawet to jest normalne. Czuję, że zawsze występujesz na żywo. Tak, no i to jest to najważniejsze, nawet jeżeli jest jakaś wpadka, to widać, że to nie jest playbacku, ale że na żywo, więc to też jest taki plusik, ale no byłam nowa do tego, więc nie wiedziałam, co to tak naprawdę jest. Ale teraz już wiem i bardzo się cieszę, że właśnie wzięłam udział w The Voice Kids, bo to po prostu spełnia marzenia. Mam takie też wrażenie, że na przykład po domowych występach widać, że jesteś totalnie wyluzowana, sięgasz takich dźwięków, że tylko jest w komentarzach 3.21, co ona to zrobiła. Kiedy występujesz w programach rozrywkowych różnego typu, też jest naprawdę super i na luzie. A czy nie jest tak, że Eurowizja dla dzieci i ten występ twój finałowy był jednak najbardziej stresującą chwilą w tym zawodowym życiu i tam były pewne dźwięki, które od początku wiedziałaś, że nawet nie chcesz ich tykać? W sensie generalnie powiem tak, że wszystko było przygotowane i nie chciałam w ogóle niczego zmienić na koncercie, więc tak już sobie zaplanowałam, tak postanowiłam zaśpiewać, bo najgorsze jest to, jak się myśli, o Jezus, jak mam to zaśpiewać, czy może tak, czy coś zmienię, żeby było lepiej. Nie, to jest dla mnie po prostu takie głupie zmieniać od razu przed występem, nie wiem, tam jakieś nutki, nie nutki, bo zdarza się tak, że może się nie udać, więc zaśpiewałam tak, jak śpiewałam na próbach, wszystko tak, jak sobie zaplanowałam. I muszę powiedzieć szczerze, że przed występem na Eurowizję byłam bardzo zestresowana, ale jak już weszłam w ogóle na scenę, to ten stres minął, więc generalnie... Nie wiem, tak śpiewałam na luzie. Tak, że wygrałaś. Nie wiem, tak jakoś wyszło, ale no i tak zaśpiewałam po prostu. No. To już będzie legendarny występ zdecydowanie. Dzięki za wszystkie wasze pytania, widzę je, już tam przechodzę, już się zbliżam swoim palcem, a ciebie tylko, Miki, zapytam przy okazji mojej przerwy, jak sięgam po telefon, czy wywiady też się trochę mniej stresują, bo to jest taka też ciekawa część waszej pracy artystów, czy już dzisiaj czujesz się swobodniej niż na początku? Generalnie te pierwsze wywiady byłam, w sensie w ogóle jak przyjechałam do Polski, to nie umiałam w ogóle rozmawiać po polsku, więc ja mam jeszcze takie problemy z wysławianiem się, ale teraz chyba mi to lepiej wychodzi niż wcześniej. Te takie wywiady na początku były dla mnie mega stresujące, bo nie wiedziałam, co odpowiedzieć i jak dobrze odpowiedzieć, więc generalnie teraz jest o wiele lepiej i nie wiem, no po prostu to chyba w ogóle... Te wszystkie wywiady, które już były, dały mi takie więcej doświadczenia i teraz się czuję okej z wywiadami i są naprawdę fajne, bo się gada tak naprawdę na ludzi, jak teraz, więc it's nice. No właśnie to jest chyba najlepsze w tym wszystkim, żeby trochę zdobyć doświadczenie i żeby trafić na dziennikarzy, którzy się tobą tak zaopiekują, że nie czujesz tego stresu, więc
Dokładnie. To chyba ten klucz. Dobrze. Jezu, a dlaczego jest tyle pytań? Wiktoria, co to za blizna, jeśli mogę zapytać? W ogóle jaka blizna? O co chodzi? Aha, w ogóle to generalnie ta blizna. Rok temu zdarzył mi się taki mały wypadek, ale jak już wiadomo, wypadki się zdarzają, więc jakby jest okej. Generalnie nie pamiętam, co się potłukło, albo coś szklanego. Jeszcze nie wiem dokładnie co, bo nie pamiętam, to było rok temu. Nie wiem, jak to się stało, ale się tak podrapałam o to. I jakoś tak się stało, że właśnie mam tą bliznę, ale już wszystko okej, więc w sensie nie trzeba się martwić o niczym, ale jest dobre. W sensie goi się, więc to jest chyba najważniejsze, nie? Ja rzadko zadaję pytania, gdzie w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale widziałem, że się pani martwią i to tutaj zdublowane. Tak, wielokrotnie. Właśnie martwię się i to jest takie sweet. A może dziękuję wszystkim za to. W sensie to jest takie fajne, że się troszczą o mnie, ale naprawdę jest wszystko okej, więc you know. Wszyscy cię pozdrawiają, każą ucałować i mówią, ja że tęsknią z nami. To jest ojej, absolutnie. Ja też. Ja też bardzo tęsknię, ja też wszystkich pozdrawiam i całuję, bo no też mi tego brakuje i też przed w ogóle koronawirusem miało być tyle koncertów i tyle tych spotkań z panami, więc sad. No ale tak, troszkę los nam tutaj pozmieniał plany, ale mam Właśnie. nadzieję, że są też plusy tej sytuacji, które każdy z nas widzi. No dobrze, mamy też tutaj zapytanie, czy masz jakieś muzyczne inspiracje? No właśnie jakby osoby, które są dla ciebie autorytetami. Ja bym strzelał w Ariana Grande, no bo w tych ozdobnikach to po prostu jeden. Ale w sensie jest moją idolką, nie? Więc that was a good, that was a Kto good jeszcze? One. Jest moją idolką właśnie Ariana Grande. Też słucham JCJ. Kogo jeszcze? Czasami tam a są polskich Dua Lipy. Kogoś widzisz? Kaja to polskich? wie. Ojej, Kaje, no, Kaje jest super. Kaje, oczywiście Blue Cafe, Afro Mental, oni są świetni. Dlatego między innymi ich wybrałam. Kogo jeszcze? Natalie Schroeder. Who else? Masz w ogóle tak, że odkąd zaczęła się twoja przygoda z profesjonalnym siewaniem, to ty w ogóle lepiej poznałaś polskich artystów? Tak, w sensie w ogóle jak byłam mniejsza, to nie spodziewałam się nigdy, że mogę spotkać Kaję, więc zawsze w domu słuchałam jej muzyki i wyszło jakoś tak, że nagrałam z nią singiel, więc to było dla mnie mega szał. Tak, no i myślę, że w ogóle w tej branży wszyscy się znają naokoło, bo jesteśmy w tej samej branży, tak? Śpiewamy, tworzymy muzykę, wytwórnie, niewytwórnie, więc spotkałam wielu artystów, których bardzo chciałam spotkać, jak byłam mniejsza. No i teraz się udało. W sensie ja nigdy nie spodziewałam się, że mogę się spotkać z Afro Mental, czy być blisko Cleo, czy w ogóle być w programie do wojski, więc tak, no w tej branży poznaje się bardzo dużo osób. Mówisz o tym z taką lekkością jak o swojej pracy, ja się zawsze ciągle i łapię za głowę, że ja i Wiktoria jest ode mnie ponad 2 razy młodsza, co się stało z moim życiem? Gdzie ja jestem? Pytanie jest też o plany filmowe. Znaczy, może nie plany, tylko czy dostajesz jakieś propozycje może zagrania w filmie i co ty na to? W sensie zawsze są jakieś propozycje. To jakoś wychodzi. W sensie nie wiem tak naprawdę, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo jest bardzo dużo propozycji. Ale biorę te, które są dla mnie okej i w porządku i które mogę zrobić. I w którym i też w których będę się czuła dobrze, bo to jest najważniejsze. Jest też pytanie, które ja sam chciałem zadać o garnitury. Jak to się wydarzyło, że to garnitury takie przyduże, fajne, oversize'y, są twoim znakiem rozpoznawczym? Ktoś ci W ogóle to tak jakoś wyszło, nie wiem generalnie jak, ale zaczęłam ubierać garnitury i od jakiegoś momentu bardzo mi się one spodobały, więc jakby cały czas je teraz ubieram, chociaż po domu nie chodzę w garniturach, no tak. Ale jak gdzieś wychodzę, to jakoś je ubieram i mam w ogóle całą szafę w garniturach, więc nie wiem, to się stało. Jakoś od małego nie byłam ze sukienkami, czy w ogóle to nie są moje tematy. Bardziej garnitury, właśnie jeansy, nie jeansy, więc tak jakoś wyszło, że zaczęłam ubierać te garnitury i od jakiegoś momentu one mi się bardzo spodobały. To u mnie, bardzo przepraszam, idę odebrać spoko. Pana kuriera, to też się zdarza, moi drodzy. Tutaj mam pomoc, to się odbierze sam. No dobrze, czyli garnitury się wydarzyły w sumie przypadkiem, a to bardzo dobrze, że się wydarzyły, bo to taki w sumie teraz znak rozpoznawczy twój. Tak, myślę, że no, nie wszyscy ubierają garnitury, przeważnie właśnie, nie wiem, no...
Nie wszystko ubieram, po prostu Samo 12 garnitury, nie? ubiera garnitury, ale wyglądasz w nich świetnie, to jest najważniejsze, no i też, że się w nich czujesz, bo tak jak już podkreśliliśmy kilka razy, masz ogromne szczęście do wszystkiego, że to do ciebie pasuje, nie jesteś włożona w coś, co, czym ty nie jesteś. Dokładnie, no. No teraz jest sekcja beauty, moja ulubiona. Czy masz zamiar ściąć włosy? W sensie mam teraz takie bangs, nie wiem czy widać, ale mam takie bangs, które miałam zrobione i myślę, że raczej, w sensie wystarczy mi te bangs. W sensie nie chcę ścinać włosów, ponieważ dobrze się czuję w długich. Jak byłam mniejsza, miałam krótkie włosy i nie czułam się z tym dobrze, więc raczej chyba zostaję z taką długością włosów. A zawsze miałaś tak, na przykład taki kontakt z rodzicami, że traktowali cię po partnersku i nawet jako właśnie kilkulatka mogłaś podjąć decyzję, w co się ubierzesz, na co masz ochotę? W sensie ja byłam bardziej takim, w sensie do tej pory jestem taka wyluzowana, w sensie, że nie, ja to chcę, to będę to miała. Ubieram to, co mam w szafie, więc po prostu tak. Jest też zapytanie o twoją siostrę Melisę. Ile ma lat? I to jest w ogóle cudowne pytanie, bo ja się wyczytałem, poza tym ile ma lat, że jest autorką tekstów, prawda to? W sensie pisze ze mną, jeszcze nikogo nie pisała, ale wyjdzie też piosenka, którą razem skomponowaliśmy. No i bardzo dużo piszemy, w sensie od małego w ogóle piszemy bardzo dużo piosenek. Ma cały czas zeszyt tekstu, więc piszemy cały czas i jakoś nam to fajnie wychodzi. No i tak, ma 16 lat i właśnie pisze za mną piosenki. Aha, czyli 4 lata różnicy, a wasz kontakt oceniłabyś jako taki mega przyjacielski, masz jakieś wspólne zajawki, pasje? Czy każdy ma swoją gromadkę znajomych i swoje osobne? Nie, muszę powiedzieć, że bardzo fajnie się dogadujemy i właśnie piszemy razem muzykę i to jest bardzo fajne, bo wie, że bardzo lubię śpiewać, więc jeżeli ma jakiś wolny czas, bo bardzo ma teraz dużo szkoły, to zawsze ze mną posiedzi, czy nawet zaśpiewamy razem, chociaż ona bardziej lubi w sensie pisać niż śpiewać, w sensie ona mi w ogóle powiedziała, że nie czuje się w śpiewaniu i że chyba raczej nigdzie nie zaśpiewa, bo bardziej się czuje właśnie w pisaniu i w ogóle bardzo się interesuje boksem, więc... Jest trochę inna droga, ale nadal piszemy, nadal mamy wspólny język i myślę, że to jest najważniejsze. Kogoś ciekawi ten moment, kiedy już pojawiasz się w szkole, czy w ogóle możesz poczuć się jak każdy inny uczeń, czy jednak jesteś zaczepiana i czujesz się w ogóle no, dziwnie, inaczej niż kiedyś? Nie wiem, no zdarza się, że ktoś po autograf, czy o, możesz mi dać autograf, albo takie, no są takie dzieci, ale to jest super, bo w sensie nie wiem, no ja jestem bardzo do tego otwarta, nie? W sensie nie jestem tak, że nie podchodźcie, jestem w szkole. Oczywiście skupiam się i nie rozmawiam co chwilę na lekcjach, ale to zawsze jest fajne, jak ktoś do mnie podchodzi, nawet te małe takie maluszki, takie z trzeciej klasy, przychodzą do mnie i mnie tak przytulają, więc to jest takie sweet. No ja straszny tutaj research zrobiłem, ale właśnie trafiłem nawet na stronę internetową twojej szkoły, tam jest mnóstwo zdjęć, ponieważ są z ciebie bardzo dumni. I faktycznie nawet jak czytałaś w bibliotece, jeżeli dobrze tam zajrzałaś. No, tak. Cudowna inicjatywa i fajnie, że się w takie różne rzeczy też dajesz angażować. Czyli masz też czas dla swojej lokalnej społeczności. Dokładnie, tak. Tym bardziej, że te dzieci są super i ja wszystkich w szkole lubię, bo to jest naprawdę fajne mieć swoich takich przyjaciół, takich bliskich. No i cała szkoła jest po prostu mega, mega fajna, więc to ja zrobię wszystko dla szkoły. I oni mnie tak wspierają, więc trzeba się jakoś oddźwięczyć. Jasne. Muzyczne mamy też pytanie. My już pytaliśmy o nową, znaczy o płytę, ale czy można wskazać jakiś miesiąc, jakiś termin, jakąś porę roku, kiedy ona się ukaże? Akurat tego bym nie chciała jeszcze zdradzać. Okay. zawsze przed jakby chwilka przed właśnie premierą, czy nawet singla, wolę wam powiedzieć, niż tak zdradzać, bo to zawsze jest taka niespodzianka. No i muszę powiedzieć, że nie zdradzam, ale... Niż dalej? Ale zobaczycie, no jesteśmy blisko, no. Nadal pracuję, ale już tam prawie. No dobrze. Ktoś jest bardzo ciekawy, czy umiesz gotować i co lubisz najbardziej? Może też jeść. Odpowiem na drugie pytanie. Kocham jeść sushi. I gotować to, w sensie... W ogóle dzisiaj miałam jeszcze coś chyba gotować z siostrą, a nie, kupiec. Miałam zrobić jeszcze ciasto z siostrą dzisiaj, ale zobaczymy. Mieliśmy zrobić jakieś ciasto z truskawkami, ona ma jakieś tam przepisy, nie przepisy. Mieliśmy zrobić jakieś dzisiaj ciasto, więc chyba je zrobię. Ale gotować to tak,
Nie za bardzo. Ale masz jeszcze czas, poza tym nie każdy musi wszystko umieć i chcieć w ogóle robić, także jakby tak. To tylko pytanie. Ja się pomału się uczę. Na razie bardzo dużo śpiewam, więc też nie mam czasu na gotowanie, ale jak mam jakiś wolny czas, to zawsze mi coś pokaże fajnego, więc that's good. Kogoś też bardzo ciekawią tatuaże. Nie pytam, czy masz, bo to chyba jeszcze za wcześnie. Co o nich sądzisz? Czy ci się podobają u innych i czy chciałabyś mieć? Nie wiem, to jest... Nie wiem, czy bym chciała mieć tatuaże. I don't know, ale... No, w sensie i nie mogą mieć tatuaży. No, no coś. Nie wiem, co jest takiego w złego mieć tatuaże, czy po prostu nie wiem, co jest złego w tym. Wszyscy robią, co chcą. To jest jakby jego czy jej ciało i robią z tym, co chcą, więc mogą sobie robić tatuaże. No i ja do tego nic nie mam. W sensie. Ale w ogóle... zdecydowanie nie jest osobą, która już ma w głowie jakiś wzór i tylko czeka, aż będzie mogła sobie zrobić. Nie, to nie jestem ja. W ogóle teraz jestem. Nie, nie w tym temacie. Powiem szczerze, że nie myślę o żadnych tatuaży, więc no. Też, znaczy musimy tutaj wyjaśnić, że na pewno każda gwiazda, młodsza czy starsza, bardzo chętnie odpowiadałaby wszystkim fanom na wiadomości, ale pewnie jest to ciężkie. Czujesz jakąś taką, nie wiem, presję, obciążenie, że ludzie powierzają ci swoje historie, czekają na odpowiedź, czy udaje ci się odpisywać? Nie, w ogóle bardzo mnie to cieszy, że fani są tacy otwarci dla mnie. W sensie, że nie są tacy zestresowani, czy oni mogą to nie napisać, bo mi na pewno nie odpiszą. To jest to, bo najgorsze takie, jak oni się nie wstydzą. I myślę, że to jest naprawdę fajne, jak się wyluzują, bo ostatnio w ogóle robiłam też live'a na moim koncie i bardzo prosiłam wszystkich o to, żeby byli wyluzowani, jak do nich, jak dołączam ich do rozmowy, żeby tak po prostu ze mną porozmawiali, bo też jestem człowiekiem. I też fajnie się tak normalnie, właśnie tak jak teraz na luzie rozmawia. No i dla mnie wszystkie gaborki są rodziną i wszyscy, którzy mnie wspierają, są taką rodziną, więc dla mnie to nie jest żaden stresik i bardzo fajnie jest rozmawiać z moimi fanami. Bo chyba dla każdego fana, szczególnie tego młodego, ten moment spotkania z gwiazdą, wtedy w głowie zachodzi jakaś taka reakcja, że nogi się uginają. Nie wiem. W ogóle miałaś szansę coś takiego w swoim życiu mieć, bo tak naprawdę tak szybko zaczęłaś pracować, że nie wiem, czy jakbyś spotkała Ariana Grande, to by te nogi się ugięły, czy byś powiedziała, a jesteś takim samym człowiekiem jak ja. Szczerze, że myślę, że nie wiem, co by się stało, ale bym się na pewno popłakała, ponieważ od małego słucham jej muzyki i w ogóle jest dla mnie po prostu taką gwiazdą nad gwiazdami, więc nie wiem, na pewno bym się popłakała i bym w to nie wierzyła. Doskonale rozumiesz swoich fanów. Nie wiem, no ja na razie w sensie czuję się taką normalną osobą, szczerze powiem, śpiewam, więc no, I don't know. O kurczę, waszych pytań już jest chyba ponad 300, więc przeglądam. Próśb o zaśpiewanie jest bardzo dużo, ale ja myślę, że chyba zapraszamy na YouTube'a, bo tam jest wspaniały koncert dla jednej z rozgłośni. No właśnie, już zapraszamy. Nie będziemy tutaj teraz męczyć. A, pytanie o zwierzęta. Czy masz jakieś w domu? Tak, mam pieska, który nazywa się Majki. Jest tą szpicą i no i mam za. Okej. Okay. Też jest pytanie do mnie, czy zapiszemy live. Kochani, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, jak tylko skończymy rozmawiać z Wiki, będzie zapisanie naszego czatu na 24 godziny, a ponieważ jestem niesamowitym czarodziejem, to później zapiszemy czat już na zawsze. I na pewno was o tym poinformujemy. Jak Wiki będzie miała ochotę, to na pewno udostępni te informacje, że już na zawsze zapisany jest. Jest. Ojejku, pytanie jest też, czy lubisz swoją urodę? To w sumie jest ciekawe pytanie, bo pewnie dla wielu osób jesteś ideałem, a ty sama jakby, nie wiem, uważasz, że to jest dla ciebie ważne, nieważne? Jak się z tym czujesz? Ze sobą. Powiem tak, że trzeba się kochać takim, jakim jest i nic w sobie nie zmieniać, bo tak się po prostu rodziłam, taka wyglądam i tak po prostu jest, więc myślę, że wszyscy powinni się kochać, bo wszyscy są piękni. No i ja nie mam jakichś takich. Nigdy nie są za mali, by spełniać swoje marzenia. Dokładnie. Jest. Też jest bardzo fajne zapytanie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, no to mam nadzieję, że będziesz tak miła i opowiesz jeszcze raz. Dlaczego urodziłaś się w Niemczech? Jaka ta historia rodzinna za tym stoi? Rodzice postanowili, jak byli młodzi, pojechać właśnie do Niemczech. Nie wiem dokładnie z jakiego powodu, ale pojechali do Niemczech. W ogóle mój tata od małego tam mieszkał, więc tak jakoś postanowili razem pojechać do Niemczech i właśnie się tam urodziłam. Potem przyjechaliśmy do Polski.
na krótko. I potem wyjechałam do Wielkiej Brytanii. Przez 7 lat tam właśnie mieszkałam. Tam w ogóle zaczynałam swoją edukację. Więc Mieszkaliście w właśnie Londynie? dlatego mi było tak ciężko z polskim językiem, bo tam w ogóle zaczynałam edukację. Chodziłam tam do szkoły i rozmawiałam po angielsku. A czy tam mieszkaliście w Londynie, czy w innym mieście? Mieszkaliśmy koło Londynu, Southend-on-Sea. I potem przeprowadziliśmy się do Leeds. Przy Huddersfield? No Ja tam. tylko przytakuję, ale z grzeczności, bo nie wiem. Okej, spójrz. Nie. I właśnie tam przeprowadziliśmy się do Leeds i tam właśnie spędziliśmy czas i potem generalnie przeprowadziliśmy się jeszcze raz do Polski i tak jakoś tu jestem, więc. A czy w Wielkiej Brytanii zostawiłaś jakąś paczkę znajomych? Z kimś masz jeszcze kontakt? Czy już się zamknęło? Tak, w ogóle całą klasę chyba mam, w ogóle taką grupkę w ogóle mamy i dzwonimy do siebie. Tym bardziej, że to jest naprawdę fajne, bo myślałam, że ten kontakt będzie taki, nie wiem, taki dziwny, Często tak by. bo tak mogło być, ale na szczęście nie jest tak i dzwonimy do siebie i mam w ogóle najlepszą taką przyjaciółkę z Anglii, która nazywa się Casey, która cały czas do mnie dzwoni i pisze, więc jest dobrze i jest fajnie w ogóle, No to więc. super, bo to chyba też pomaga troszkę nie zwariować i jeszcze bardziej jakby być na ziemi, mając tych przyjaciół, którzy po prostu nie są z branży, że tak to nazwę. Też jest bardzo fajne pytanie od kogoś. Mam nadzieję, że wykorzystają Twoje rady. Jak się nauczyć angielskiego? No bo nie wszyscy mają okazję mieszkać za granicą, ale chyba tak sposobów domowych kilka jest. Masz jakieś wskazówki? Muszę powiedzieć, że nie jestem pewna właśnie o te wskazówki, ponieważ mieszkałam tam i nie miałam żadnych apek, bo tak po prostu, nie wiem, to się jakoś stało, że się tego nauczyłam. Powiem szczerze, że nie jestem pewna, kiedy się nauczyłam, bo przyszłam w domu i zaczęłam mówić po angielsku, tak znikąd. No tak. Więc takich rad może takich profesjonalnych nie mam, ale myślę, że takie apki, które na przykład ja się próbuję uczyć niemieckiego i jest taka apka, nie wiem jak ona się nazywa, ale jest w ogóle bardzo dużo takich apek i przez Wyszukacie na 15 pewno. minut można się czegoś tam nowego nauczyć, więc myślę, że te apki bardzo dużo dają, bo nie wiem, tak się po prostu Jak ja mogę coś wkurzysz dołożyć, tym. wydaje mi się, że też fajnie wiedzieć, o czym mój idol śpiewa. Więc jeżeli macie Dokładnie. chwilę czasu, to wchodzimy na tekstowo.pl albo inną stronę, albo sami tłumaczymy piosenki Wiki. I to też jest bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby też się osłuchać z akcentem, a chyba twój no dużo lepiej się czyta. Thank you. Coś w tym stylu. No dobrze, to teraz na zakończenie, bo zbliżamy się, kochani, do końca. Postaram się jeszcze zajrzeć do Waszych pytań, wybiorę jeszcze jedno, ale z tych, które mam w pamięci, zapytam o Netflixa, HBO. Nie wiem, czy ty oglądasz, jesteś serialową osobą, czy nie? Czy w ogóle oglądam Netflixa, tak? Takie pytanie. Więc generalnie jak mam wolny czas, to oglądam. A powiedz, czy jakieś tytuły możesz polecić, bo myślę, że za O. chwilę. Polecam The 100, bo w sensie w ogóle bardzo lubię ten serial i jest fajny. Nie, chyba już w ogóle na ostatnim odcinku w ogóle już chyba jestem. Szczerze powiem. Już skończyłam oglądać Stranger Things. Co jeszcze? On My Block to też jest bardzo fajny serial i bardzo śmieszny. Chyba te trzy są takie moje ulubione. W ogóle nie wiem, co teraz mam co oglądać, bo już chyba w No sensie. właśnie, bo to jest zawsze problem, co obejrzeć potem. No właśnie, więc nie wiem, już chyba w ogóle jestem. Właśnie już powiedziałam, jestem na Macie ostatnim jakieś odcinku do propozycje, co 100. obejrzeć na Netflixie, to teraz Wiktoria widzi Wasze komentarze i coś tam możecie wpisać. No Pomóżcie mi, dobra, nie. ja zaglądam już do pytań po raz ostatni. No dobra, może to. W jakim języku myślisz? Czy dalej po angielsku? Muszę powiedzieć, że myślę po polsku, po angielsku i po romsku. To wszystko mieszam No naraz. ja, o jakim języku śnisz? To tak, ja wszystko mieszam naraz. Powiem Tak? szczerze, że to jest bardzo dziwne, bo nie wiem, jak to robię, ale czasami myślę, że w ogóle wszystko mieszam naraz i nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Ale w ogóle jestem w szkole, jest język polski, to czasami mówię coś tam po angielsku i to jest takie śmieszne, bo nie mogę się powstrzymać. To samo tak wychodzi. Nie wiem, już się tak chyba nauczyłam rozmawiać, ale wszystko naraz. Tutaj wiele osób poleca szkołę dla elity oraz dom z papieru. No ja też chciałem ci polecić, ale nie wiedziałem, czy w sumie mogę, bo tam jest dużo takich scen, że jest znaczek. Jakie?
A oglądałaś Szkołę dla Liter albo Dom z Papieru? Właśnie nie oglądałam. Nie Polecam. oglądałam. Bardzo super. Jak się już ktoś wkręci, no to niestety Okej, zarwane te wieczory. Dopóki tam ktoś nie krzyknie, to już wystarczy. dobra, No spróbuję. dobrze. Wiktoria, bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za Ja przyjęcie dziękuję zaproszenia. Było bardzo. mi przemiło Cię Mi też. zobaczyć pierwszy raz i poznać się wirtualnie. Jeżeli mogłabyś zostawić swoich fanów z jakimś przekazem, to byłbym bardzo wdzięczny, bo ciągle widzę Tak. serce łuski dla Ciebie. Tak, kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście pamiętajcie, zostańcie w domu. No i możecie też posłuchać Caraway, siedząc w domu. Pozdrawiam Was Tak. wszystkich i całuję. Śpiewajcie na cały regulator. Konsekwencji za to żadnych nie ma, a piosenka świetna i bardzo szybko się wkręca. Dziękuję Wiktoria, bardzo. bardzo Ci dziękuję. Ściskam Ja jeszcze dziękuję. raz. Do usłyszenia. Macham Ci serdecznie i w tym czasie kończę, a za chwilę zapiszę czat dla Już. wszystkich, którzy dołączyli do nas dopiero przed chwilą. Buziaki! Pozdrawiam, bye!